Witam serdecznie wszystkie strzelce na czytaniu. Ja i mój partner, moja partnerka lub osoba po prostu, o której myślicie, na miesiąc marzec 2021. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała Wasza energia. Strzelce, marzec 2021 w Waszych relacjach, w Waszych związkach bluźnych lub też trwałych, stałych. Zobaczmy, jak one się będą przedstawiały, te Wasze energie na miesiąc marzec. I mamy teraz strzelca. Jaka jest Wasza energia, uczucia względem partnera? Jaka jest podstawa Waszych działań? Co jest ukryte lub odchodzi do przeszłości? Co jest w Waszych myślach? I z czym wychodzicie do swojego partnera, do drugiej osoby, o czym myślicie? No i zobaczmy, jesteście w energii dwójki buław. To jest taka energia, że macie już sprecyzowany pogląd na temat tego, jak powinien wyglądać Wasz związek, albo też wiecie, do czego zmierzacie, albo wiecie też, na czym stoicie, jakie są Wasze pragnienia w życiu. Macie określony już pogląd na to, jak powinien rozwijać się, w jakim kierunku iść Wasz związek. Natomiast na razie albo też jesteście w pozycji, w której obserwujecie swojego partnera lub osobę, o której myślicie, i na razie nie wykonujecie żadnego kroku. Na razie przyglądacie się całej sytuacji. Wiecie już, jak powinna ta sytuacja się rozwijać, jak powinna wyglądać. Natomiast jeszcze przystajecie na chwilę i nie robicie tego kroku naprzód. Rozważacie na razie, czy ten krok należy wykonać, czy też nie. Albo oczekujecie też na to, że ta osoba druga wykona jakiś krok w Waszym kierunku. Podstawą Waszego działania jest szóstka kielichów. Być może macie poczucie, że jest to osoba Wam już znana. Może macie też do czynienia z osobą, z którą wcześniej znaliście się, lub ta osoba wraca do Was po jakimś czasie. Jest to osoba być może z Waszej przeszłości, ale osoba, którą darzycie sympatią. To jest ktoś miły, kto być może był w Waszym życiu kiedyś Waszym znajomym, przyjacielem lub też kimś sympatycznym, dobrym, kogo żeście spotkali. Albo macie poczucie, że ta osoba, z którą macie w tej chwili do czynienia, to taka Wasza druga połówka, Wasze spełnienie Waszych marzeń, że spotkaliście kogoś, kto rezonuje na tym samym poziomie, co Wy, i chcecie, dążycie też może do tego, żeby nawiązać bliższy kontakt z tą osobą, bo ona jest dla Was takim miłym czymś, co Wam się bardzo dobrze i miło kojarzy. Być może jest Wam z tą osobą w jakiś sposób bardzo dobrze. To, co odchodzi do przeszłości, to takie trzymanie się dotychczasowych poglądów, dotychczasowych założeń, lub też taka stagnacja też w uczuciach, takie stanie w miejscu i pilnowanie tylko własnego interesu, dbanie tylko o własne cztery ściany, zadowalanie swoich potrzeb, i odchodzi też do przeszłości taka
takie skupianie się na sobie i niechęć też do dzielenia się tym, co posiadam z innymi ludźmi. To odchodzi do przeszłości, więc bardzo pozytywne przesłanie. Natomiast na poziomie myśli, to co myślicie, to albo tu jest karta, która nam pokazuje, bo jest to karta diabła, więc bardzo duże obawy i lęki związane z tą drugą osobą, albo strach przed tym, że ta osoba być może w jakiś sposób wami manipuluje, albo ma na was zły wpływ. Być może są to jakieś wasze lęki i obawy z tym związane. Może to być też sytuacja, że w jakiś sposób czujecie bardzo duży pociąg do tej osoby, albo też jakąś zazdrość w stosunku do tej osoby. O tą osobę. Zobaczmy, co ta karta diabła może na poziomie tych myśli oznaczać u was. Czemu taka karta nam się tutaj pokazała, jeśli chodzi o wasze myśli względem tej osoby? Karta diabła na poziomie myśli. Dlaczego? Karta diabła, bo brak umiarkowania jakiegoś. Tutaj być może myślicie, że nie ma takiego przepływu do końca między wami. Brakuje tej równowagi. Być może jest sytuacja, że jedna strona daje coś więcej, druga coś mniej. Być może czujecie się bardzo niepewnie w tym związku. Jedna osoba jest, myślę, że jedna osoba w tym związku, że ta druga osoba w tym związku jest bardzo dominująca. I wy zastanawiacie się, czy to da się w jakiś sposób zrównoważyć, czy to w jakiś sposób nie będzie przeszkadzało wam w tej wzajemnej relacji. Jest tu taka obawa, że może się coś wymknąć spod waszej uwagi, albo że w jakiś sposób nie podołacie sobie z tą energią, tak? Że być może ta osoba za bardzo będzie miała na was zbyt duży wpływ, ta osoba może mieć na was i może was sobie w jakiś sposób podporządkować, że nie będzie tu między wami takiej pełnej równowagi. Nie oznacza to, że ten związek nie ma przyszłości, bo są przecież relacje między ludźmi, gdzie takie układy jak najbardziej się sprawdzają. Natomiast wy w jakiś sposób boicie się, że może tu być takie trochę takie nieprzejednanie z tej drugiej strony, być może też jakiś egoizm z tej drugiej strony i że ta wasza jakaś uległość mogłaby zaburzyć przepływ tej energii między wami. No tu jest na poziomie myśli takie obawy. Natomiast to, z czym wy wychodzicie do tej osoby, to jest chęć spotykania się, macie ochotę na to, żeby wspólnie coś razem tworzyć, ale być może jeszcze nie w ramach jakiejś relacji partnerskiej, ale bardziej w ramach kontaktów przyjacielskich, w większym gronie osób. Być może chcecie pokazać tej osobie, że jest ona jedną z wielu opcji, jak gdyby, że nie jest tylko jedną osobą w waszym życiu, którą jesteście zainteresowani, że i macie na razie, być może macie ochotę też spotykać się z tą osobą w większym gronie osób, nie sam na sam. Stąd może też te obawy jakieś wypływające od was. Bo też pokazują te karty, że przyglądacie się bardzo tej relacji. Gdzieś tu czujecie, że coś tu między wami dobrego istnieje, ale póki co
chcecie jak gdyby bawić się i obserwować z zewnątrz, jak ta relacja będzie się rozwijała. Jeszcze jak gdyby pokazujecie, że jest to relacja przyjacielska na tym etapie. Zobaczmy, jak ta energia wygląda u drugiej strony. Co ta osoba o Was myśli? Jak ta sytuacja wygląda po drugiej stronie Waszego partnera, partnerki lub osoby, o której myślicie? Jakie są uczucia, emocje tej osoby względem Was w miesiącu marcu? Jaka jest podstawa działań tej osoby? Co odchodzi do przeszłości? Jakie są myśli, zamiary tej osoby względem Was? I z czym ta osoba do Was wychodzi w marcu? Tutaj energia tej osoby pokazuje się, że ta osoba w tej chwili jest bardzo skupiona na sobie. Jest to osoba, która jest bardzo zadowolona z tego, w jakim znajduje się etapie swojego życia, z tego, co osiągnęła. Jest osobą całkowicie spełnioną, zarówno pod względem materialnym, jak i uczuciowym. Jest nastawiona w tej chwili na zaspokojenie swoich potrzeb, albo też po prostu pokazuje się w takiej energii, że doszła do tego etapu, w którym w jakiś sposób jest to, co mogła osiągnąć, to osiągnęła w celu zadowolenia samego siebie. Może to być osoba, która jest sama, choć niekoniecznie, natomiast jest jakby, pokazuje się tutaj Wam bardzo też zadowolona i otwarta na poznawanie nowych osób, nowych ludzi. Podstawą jej działania jest jak najbardziej chęć zbudowania jakiegoś związku, poznania tej drugiej osoby, poznania tej drugiej połówki. Jest otwarta na to, żeby zacząć się z kimś spotykać, żeby stworzyć związek, żeby mieć to spełnienie w miłości. I jak najbardziej chce tego związku, chce otwarcia się na ten związek i chce wejść w coś całkiem nowego, na jakiś nowy etap być może swojego życia. To, co odchodzi do przeszłości, to pokazuje się, że ta osoba osiągnęła w życiu już bardzo wiele. Być może jest już po jakimś związku, który się zakończył. Być może jest ta osoba bardzo dobrze ustawiona w życiu. Osiągnęła już jakiś status materialny, zbudowała już jakieś podstawy w związku. Może być też sytuacja, że ta osoba była w jakimś związku i w tej chwili jest na etapie takim, że podniosła się po tym, co było wcześniej, i jest gotowa na to, żeby wejść w coś całkiem nowego, tak? Jest otwarta na to, żeby wejść w coś całkiem nowego. Widać, że ta osoba już odnalazła swoje miejsce, jak gdyby, tak? Brakuje jej jakby tego jeszcze jednej rzeczy tylko, żeby osiągnąć tą pełnię szczęścia. To, o czym myśli ta osoba, to ona jak najbardziej chce nowego początku. Chce wejść w nową relację, chce rozpocząć związek. Widać, że jest Wami zainteresowana. Jest tu bardzo duże też przyciąganie do Was. Bardzo dużo o Was myśli.
widać, że ta osoba chce rozpocząć całkiem nowy rozdział w swoim życiu, tak? Pokazuje się tu w Asie buław, więc na pewno będą to ze strony tej osoby szły jakieś działania w waszym kierunku i bardziej w kierunku tego, by stworzyć związek, by nie kończyło się to tylko tak jak u was na waszym etapie w tym momencie na przyjaźni, tylko żeby będzie dążyła do tego, żeby stworzyć coś więcej. Natomiast to, z czym do was wychodzi, to myślę, że ona do końca nie będzie pokazywała tego, jakie ma zamiary wobec was, bo ona się pokazuje tu jako osoba bardzo stanowcza, bardzo rozsądna, która kieruje się przede wszystkim rozumem. Być może będzie wam właśnie pokazywała, że jest już zadowolona ze swego życia, ze swego statusu, że niczego tak naprawdę ona już nie potrzebuje. Być może będzie też bardzo taka stonowana i oschła w stosunku do was, stąd być może też wasze takie obawy, czy tutaj między wami ta równowaga jakaś nastąpi, bo ta osoba będzie wam się pokazywała jako taka bardzo niezależna, taka bardzo sztywna i osoba z zasadami, która być może nie pokazuje tych uczuć, która chce dominować nad związkiem. Stąd wasze takie obawy i myśli. Zobaczmy, jak ta relacja będzie się przedstawiała w miesiącu marcu między wami. Jak sytuacja u strzelców w miesiącu marcu, jak nam się tutaj pokazuje między wami. Jak tutaj się rozwinie. Mamy tu jakąś wieżę. Nowy początek. I trójka. Karty pokazują, że jakaś sytuacja musi tutaj ulec zmianie. I dojdzie do całkiem wejścia na nowe tory. Może być sytuacja, że w marcu jednak coś spowoduje, że tutaj ta wasza relacja jeszcze nie rozwinie się na tym poziomie, na którym wy byście tego oczekiwali, bo jest tutaj jakieś, w tej chwili będą jakieś, pokazują się jakieś przeszkody, które doprowadzą do tego, że ta relacja jeszcze nie będzie mogła się w pełni rozwinąć. Być może dla każdego z was okaże się, że będziecie musieli rozpocząć tą drogę i pójść każde w swoją stronę jednak mimo wszystko, tak? Że to zderzenie tych dwóch światów, które tutaj nam się pokazują, te wasze obawy i ta chęć, to bycie takim w pełni z siebie zadowolonym i odgrodzenie się troszkę od was, to może być właśnie sytuacja, w której stwierdzicie, że czy ta osoba stwierdzi, że jednak ta relacja nie ma podstaw do działania, tak, dalszego. I mimo wszystko każda strona pójdzie w swoją stronę, by szukać czegoś, porozumienia gdzie indziej, z kimś innym, tak. No tak to niestety tutaj bardziej wygląda, że jakby wy jesteście gotowi na jakieś zmiany, jakby wychodzicie z tego swojego zamknięcia, ale nie robicie jeszcze tego kroku naprzód,
jesteście gotowi jedynie na relacje takie przyjacielskie, natomiast widać, że ta osoba, ona myśli o tym, o budowaniu jakiegoś związku, o rozpoczynaniu czegoś nowego, ale tak naprawdę ona jest zadowolona z tego życia, które ona tu prowadzi. I nie do końca jest jeszcze otwarta na tutaj, być może na relacje z wami, tak? Być może też pokazywać, że się chce jednak odciąć w tej chwili od was i skupić jednak na sobie, tak? Mimo tego, że gdzieś tam pragnie tego połączenia. Bo no tutaj ewidentnie pokazuje się, że ta relacja w tym momencie nie będzie spełniona w miesiącu marcu i wy wejdziecie na własną drogę, własną ścieżkę w poszukiwaniu porozumienia i relacji być może z kimś trzecim, z kimś innym, tak? Zobaczmy, jakie jest przesłanie anielskie dla was tutaj na miesiąc marzec. Uwierz w siebie. No może to jest dobra też rada, żeby w związku z tą całą tutaj sytuacją, jaka ma miejsce, mimo wszystko nie poddawać się, tylko uwierzyć w siebie i śmiało w nowym kierunku, tak? Otworzyć się na coś nowego i poszukać jakiejś nowej relacji, bo być może to, w czym w tej chwili jesteście, albo osoba, o której myślicie lub jesteście w tej chwili w związku, to nie jest na ten moment osoba dla was, tak? Być może te wasze obawy tutaj są rzeczywiście słuszne i ta relacja nie może przynajmniej w tym miesiącu rozwinąć się dalej. Dziękuję w takim razie strzelcom za to czytanie i zapraszam na kolejne przesłania dla was. Pozdrawiam.